są już gotowe. Przepyszne. Ciasto zrobiło się fajne, plastyczne. Cześć kochani, witam Was po dłuższej przerwie, czy też krótszej, nie była aż tak długa, ale była to przerwa. Trochę u mnie się dużo ostatnio działo, dużo takich zawirowań, dlatego nie byłam w stanie nagrywać, skupiałam się na tym, co mi właśnie się działo w głowie najbardziej, co było dla mnie priorytetem, czyli wdrożyłam Wincenta do przedszkola. Wincent jest już w przedszkolu, ta faza adaptacyjna trwała dosyć długo, Wincent adaptował się dosyć ciężko, zresztą obecnie jest tylko na 3 godzinki w przedszkolu, bo ta faza adaptacyjna jeszcze trwa, także mam takie 3 godziny dla siebie. Dodatkowo wróciliśmy do Hiszpanii, jesteśmy w nowym apartamencie, tak jak widzicie, także czekała nas i przeprowadzka, i wdrożenie Wincenta do przedszkola, także było dosyć dużo rzeczy do zrobienia. Oczywiście pakowanie, rozpakowywanie, urządzanie. Dzieci poszły już do szkoły, także wracam do Was i mam trochę więcej czasu na gotowanie. Oczywiście w tym czasie byłam na niskich węglowodanach, ale nie miałam czasu się z Wami tym dzielić. Dzisiaj zapraszam Was, pokażę Wam, co fajnego ugotuję i będzie na pewno smacznie. Pierwsze, co zabieram się za śniadanie, bo zdążyłam Wincenta zawieźć już do przedszkola i jestem już naprawdę głodna, także śniadanie wypada mi troszeczkę później. Tak jak wiecie, jestem na poście przerywanym, zjadam 3 posiłki, śniadanie, drugie śniadanie i obiadu, kolację, które Wam oczywiście dzisiaj pokażę. Będą to przepyszne, niskowęglowodanowe potrawy, które pozwoliły mi sukcesywnie schudnąć, ustabilizowały moją glikemię, dodatkowo czuję się świetnie, moje Hashimoto jest w remisji, także te posiłki służą mi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Nie zamierzam zmieniać tej diety, czasami są jakieś wyskoki, ale wracam zawsze do mojej diety, która jest dla mnie najlepsza. Także sami zobaczcie, jak smacznie można zjeść na diecie niskowęglowodanowej. Piekarnik nagrzewa się do 160 stopni. Ja mam tutaj produkty i zobaczcie, z czego przygotuję te bułeczki. A składniki na bułeczki są tylko 2. Ser, ricotta oraz jajka. No i będzie potrzebna oczywiście jeszcze odrobina soli oraz odrobina sody oczyszczonej. Mam tutaj 2 miski, połączę teraz bardzo delikatnie z tą masą ubitych białek, tą ricottę oraz żółtka i będę piec. Mamy takie 6 bułeczek, wstawiam je teraz do piekarnika, myślę, że na około 20 minut i w międzyczasie przygotuję resztę dodatków do śniadania. Bułki zaraz będą gotowe, ja już przygotuję pastę na kanapki, na nasze bułeczki. Mam tutaj łososia, najlepiej oczywiście kupować łososia dzikiego,
Jest to łosoś wędzony, do tego mam awokado. Serek śmietankowy, może być to jakiś serek kanapkowy, jaki znajdziecie. Do tego koperek oraz szczypiorek, może być również natka pietruszki, co macie. I z tego zrobimy przepyszną pastę. Pasta jest o tyle świetna, bo przygotowuję się ją na desce, wszystko będę razem siekać. Są już gotowe. Bułeczki wyszły mięciutkie, takie jakby chmurka. I to jest moje śniadanie. Proste, szybkie w przygotowaniu. I będzie przepyszna, tego jestem pewna. Nieskromnie powiem, że wyszło petarda, przepyszne. Chlebek jest mięciutki, a pasta po prostu na tym chlebku to jest jakaś poezja smaków, przepyszna. Tak wygląda mój talerz. Zjadłam 3 bułeczki. Zaraz Wam pokażę, ile z tego zostało, bo więcej nie zmieszczę. Powiem Wam, że to jedzenie jest tak syte. Białko jest nośnikiem sytości. Myślę, że będzie mnie trzymać przynajmniej 4 godziny. Nie będę głodna, bo to było naprawdę białkowo-tłuszczowe śniadanie. Tego białka było tutaj sporo, zarówno w bułkach, jak i serek oraz łosoś, także było bardzo dużo białka, jestem naprawdę bardzo najedzona i było bardzo dobre. Pozostała mi taka ilość pasty, myślę, że spokojnie na 1-2 posiłki, ale ja tą pastą podzielę się z rodzinką, także nie zjem jej sama. Do tego zostały mi 3 bułeczki i myślę, że zjem je sobie jutro na śniadanko. Czas szybko gna, za chwileczkę muszę jechać po Wincenta do przedszkola, dopiero zdążyłam zjeść śniadanie. Wincent już w domu, po przedszkolu i zajada się bułeczką, do tego pasta, ale bułeczka lepsza. No, cieszę się, bo w przedszkolu coraz lepiej, także myślę, że będzie do przodu i będzie coraz dłużej zostawać. Było fajnie w przedszkolu? Mama. Mama, no. Wincent, było fajnie w przedszkolu? Tak. No, to super. Zjadasz bułę, tak? Wincencik zasnął, ja popijam sobie wodę, jestem bardzo najedzona jeszcze po śniadaniu, ale wykorzystam ten czas, że Wincent śpi, na przygotowanie drugiego śniadania. Zobaczymy, ile mi czasu starczy, bo ostatnio śpi przysłowiową godzinkę, także za chwilę może się obudzić. No i spróbuję przygotować również obiad, kolację. Staram się posiłki przygotowywać z wyprzedzeniem, bo nie ma później najzwyczajniej czasu na to, żeby stać w kuchni, także wykorzystam ten czas produktywnie, przygotuję posiłki już do końca dnia. Zanim drugie śniadanie, przygotuję sobie kubeczek maczy, będzie to mój drugi kubeczek maczy. Powiem szczerze, że jestem dzisiaj niewyspana, padnięta, źle mi się spało, budziłam się w nocy, także taka macza stawia mnie na nogi. Osobiście nie pijam kawy, matcha działa również pobudzająco, trochę jak kawa, do tego jest pełna antyoksydantów, jest bardzo zdrowa, wspomaga odchudzanie, warto ją pić, wspomaga myślenie, także ja taką filiżaneczkę sobie zaparzę i wezmę się za drugie śniadanie.
Często pytacie, jak parzę matcha. Pokażę Wam dzisiaj, jak to robię. Ja będę robiła matcha na zimno, z tego względu, że u nas w Hiszpanii jest jeszcze ciepło, także póki co pijam zimną matcha. Jak się troszeczkę ochłodzi, będę pijać matcha ciepłą. Wiem, że w Polsce jest już deszczowo, jest zimno, także Wy możecie taką matchę przygotować oczywiście na ciepło. Woda do parzenia matchy nie powinna przekraczać 80 stopni Celsjusza. Wsypuję jedną łyżeczkę matchy do kubeczka, czy też do filiżanki, taką mniej więcej łyżeczkę. W związku z tym, że ja robię matchę na zimno, nie zalewam ciepłą wodą. Ja używam wody filtrowanej, dolewam odrobinę wody filtrowanej, dosłownie około centymetr, 2 centymetry. Mieszam matcha takim mieszadełkiem. I matcha gotowa. Ma na górze taką piankę. Oczywiście można zaparzać matcha w inny, ceremonialny sposób. Trzeba do tego mieć odpowiednie mieszadełka. Ja tego nie robię. Przygotowuję matchę w taki sposób, jest ona równie pyszna, do tego jest dużo prostsza w przygotowaniu. I jak się do niej przekonacie, będziecie ją pić nie tylko ze względu na wartości odżywcze, wartości zdrowotne, tylko ją po prostu polubicie, pokochacie, tak jak ja. Ja uwielbiam matchę. Tutaj mamy składniki na mój krem czekoladowy, krem mascarpone, jogurt wysokobiałkowy, gorzka czekolada oraz erytrytol. Czekoladę będę rozpuszczać w kąpieli wodnej. Zdążyłam zrobić drugie śniadanie i Wincent już wstał. Taki jest właśnie Wincencik. Śpi godzinkę i to mu wystarcza. Będzie moim kompanem do drugiego śniadania, tak? Próbujemy drugie śniadanie, jak smakuje? Wincent, chcesz spróbować? Dobra, to siadaj na chwilę, mama. Weźmie tylko jedzonko. O! Moje drugie śniadanie wygląda tak. Mistrzostwo świata. Pachnie mocno czekoladą i myślę, że nie tylko mi posmakuje, ale również Wincentowi. Chcesz spróbować? Czy nie? Nie? Mama próbuje pierwsza. Mistrzostwo świata. Jakie to jest dobre. Puszysta pianka. Mocno czekoladowa. Nie za słodka. Bardzo proste i przepyszne. Trochę smakuje jak ptasie mleczko, bym powiedziała. Ty po buziaku, ty po buziaku, ty. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego zmieniliśmy lokalizację, dlaczego zmieniliśmy apartament, dlaczego mieszkamy gdzieś indziej. Jest to związane z lokalizacją. W tym momencie mieszkamy bliżej szkoły dzieciaków, nie musimy ich dowozić, tak jak to robiliśmy wcześniej. Poza tym Wincent poszedł do przedszkola i do przedszkola mamy naprawdę bardzo blisko. Jesteśmy również na większej płaszczyźnie, mieszkanie jest dużo większe niż wcześniej. Także z tego względu przeprowadziliśmy się tutaj, z czego oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mieszka nam się tutaj naprawdę fantastycznie. Wincent nie odczuł tak naprawdę zmiany. Nie wiem, czy on jest przyzwyczajony do przeprowadzek, ale tak naprawdę od początku świetnie się tutaj czuje. Ja również cieszę się, że jesteśmy w końcu już na takim docelowym lokum, także będę nagrywać już z tego pięknego miejsca. Zabieram się teraz za mój ostatni posiłek, czyli trzeci posiłek. Tak jak mówiłam, zjadam trzy posiłki. Będzie to obiadokolacja. Staram się, aby obiadokolacje były na ogół albo mięsne, albo rybne.
wytrawne w każdym bądź razie, nie na słodko. Czasami mam wrażenie, że wystarczyłyby mi dwa posiłki w ciągu dnia, ale uwielbiam jeść, także nie odmówię sobie tego trzeciego posiłku, zjadam trzy posiłki. Przed ciążą byłam na dwóch posiłkach, kończyłam swoje okno żywieniowe o 15 i tak jakoś było mi tego jedzenia trochę mało. Także zabieramy się za obiadokolację. Zdradzę Wam sekret. Obiadokolacja to będzie po prostu petarda. Będzie rewelacja. Zrobimy spaghetti. Spaghetti z prawdziwym makaronem. Przygotujemy makaron. Makaron z mąki łubinowej. Na początek zabieram się za sos do spaghetti i mam tutaj ponad kilo 300 mięsa wołowego, świeżo mielonego. Będzie to porcja dla całej rodziny lub też na kilka dni. Oczywiście możecie tą ilość zmniejszyć, ale nawet gdybym nie gotowała dla rodziny, robiłabym większą ilość i zamrażała. Robię tak bardzo często, wówczas nie muszę codziennie stać przy garach gotować, także polecam taki sposób, ułatwia życie. Do mojego sosu do spaghetti dodam również selera naciowego, pokroję go teraz drobniuteńko i dorzucę do cebuli, żeby się dusił. Cebulka z selerem muszą zmięknąć, w tym czasie podsmażę mięso na drugiej patelni. Sos jest już prawie gotowy. Doleję do niego jeszcze sosu pomidorowego i doprawię, zagotuję. Doprawiam sosem sojowym. Sos jest już gotowy, także nie pozostało nic innego jak przygotować makaron. Składniki na makaron. Mąka łubinowa, jaja oraz łuska babki jajowatej. No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, a myślę, że coś wyjdzie. Także umieszczam wszystkie składniki w misce i będę zagniatać ciasto na makaron. Ciasto zrobiło się fajne, plastyczne. Idealne na makaron. No już cienie nie uda mi się rozwałkować tego placka, ale jest i tak dosyć cienki. Makaron przed gotowaniem prezentuje się całkiem fajnie. Pokażę Wam teraz wejście na plażę i po prostu ten widok, to mnie za każdym razem zachwyca.
Co się w łapkę coś stało w Luffy? Lufa, pokaż łapkę. Co się stało w łapkę? Co się stało w łapkę? Luffy? Ej! Luffy spotkała przyjaciela i się bawią na trawce. Już się chyba wybawiła. Koniec? Pomóc ci usiąść? Oj, oj, oj. Czekaj, odsuniemy. Oj. Siadaj. Nie boję. Nie, nie boisz, tak? Tam. Mama? Słucham. Zaraz pan przyniesie. A wody się napij, co? Masz tu wodę. Napij się wody. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. A wody się napij. Ja już jestem w domu i bardzo zgłodniałam. Moje jedzonko, tak jak widzieliście, wygląda bajecznie. Zjem je zaraz z miłą chęcią, bo brzuch mi burczy. Próbuję makaron. Całkiem fajny, naprawdę pyszny. Naprawdę pyotka. Kochani, ja powolutku uciekam, wracam do mojego talerza. Jedzenie jest pierwsza klasa, także zjem bardzo dużo na pewno, bo jestem, no jestem głodna, trzeba przyznać. Zrobiliśmy z Vincentem długi spacer i zgłodniałam. Także za chwileczkę z miłą chęcią dokończę jedzenie. Oczywiście zachęcam Was do komentowania tego filmu i jeśli się podobał, to pozostawienia łapki w górę. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do kliknięcia ikonki subskrybuj oraz dzwoneczka. Ściskam Was mocno i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaczki, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Do kolejnego zobaczenia, pa pa!